Cześć! Ostatnio tak się złożyło, że dostałem kilka wiadomości z zapytaniem, jak przygotować pyszną golonkę. Proszę bardzo, chcecie i macie. Golonki najpierw musimy ponacinać. Jak się uda, tak nacinamy. Do garnka wrzucam kilka liści laurowych, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, pół główki czosnku. I dwie średniej wielkości cebule. Cebulę tylko przekroję na pół, i również wrzucam z łupinką. Wleję trochę wody. Sypuję dwie łyżki soli płaskie. I łyżkę cukru. Wywar się zagotował, więc możemy wykąpać w nim nasze golonki. Golonki tak trzymam około 5 minut i za chwileczkę odwrócę je na drugą stronę. Dolewam trochę piwa. Wlewam około pół litra. Słuchajcie, to jest zwykłe, jasne piwo, nie jakieś tam karmelowe. I dolewam trochę wody. Nakrywam i będę gotował przez mniej więcej godzinę. Od razu wykładam na blachę. Coś pięknego. Spójrzcie, jak to wygląda. Do blachy wlewam dwie łyżki wywaru, a no może trzy. Żeby się tak na sucho nie piekło. Do miseczki z musztardą dodaję dwie łyżeczki miodu. Oczywiście miód prawdziwy. Dolewam kapkę piwa. I troszeczkę oleju. Dokładnie to połączmy, dodaję szczyptę soli i możemy wysmarować nasze golonki. Zużywamy połowę smarowidła i w połowie pieczenia przesmarujemy jeszcze raz. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 165 stopni z termoobiegiem. Minęła godzina, golonki wyjmuję. O, ależ już pięknie wyglądają, zobaczcie. I ponownie obsmarowuję moim smarowidłem miodowo-musztardowym. Wstawiam do piekarnika i podnoszę temperaturę do 175 stopni. I będę piekł kolejną godzinę, a później zobaczymy, czy już są dobre, czy nie. Pójdźcie tylko. Jest mięciusieńka, jest delikatna. Mm. Niesamowite. Mm. Od czasu do czasu taka golonka jest wskazana. A jak Wam się filmik podobał? Zostawcie mi serduszko i do zobaczenia w kolejnym odcinku!